Zaczynamy potrójne espresso. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również moich gości. Katarzyna Czochara, Prawo i Sprawiedliwość w studio. Dzień dobry, Pani Poseł. Dzień dobry. I Hanna Gill-Piątek, posłanka niezrzeszona jeszcze, ale słyszę już plotki, że Platforma Obywatelska. Pani redaktor, naprawdę niezbadane są wyroki. Nie wiemy, co się stanie. Niesamowite, ale pani nie zaprzecza. Nie ma co dłużyć tutaj na wizji. Myślę, że... No ale dlatego pytam u źródła, pani poseł. Ja to pytanie słyszę, a to ciekawe, wie pani, bo ja to pytanie słyszę mniej więcej od momentu, kiedy rzeczywiście zrezygnowałam z członkostwa w Polsce 2050. To było 7 lutego. I nie ma chyba programu, kiedy nie byłabym o to pytana, dosyć często chodzę do mediów, więc tutaj nie zarzucam niczego pani redaktor, no bo no wiadomo, że teraz każdy gra o siebie i każdy gra o miejsce na liście, więc pytam, na jakiej liście będzie Hanna Gill-Piątek? No właśnie ja się chyba trochę sprzeciwiam takiej polityce, gdzie każdy gra o siebie. Mnie wyborcy do czegoś zatrudnili, staram się wykonywać tą pracę. Ale chce pani kandydować. Nie najgorzej mi to wychodzi. Okej, ale chciałaby pani kandydować. Jeżeli dla jakiegoś ugrupowania będę tak zwanym aktywem, tak, to znaczy jeżeli ktokolwiek uzna, że będzie mnie chciał na liście, to oczywiście takie rozmowy bądź trwają. A z kim te rozmowy trwają? To docisnę. Z kim te rozmowy trwają? Platforma? Ja bym wolała pani redaktor nie rozmawiać o stołkach, ale o swojej pracy. To pytam, z kim te rozmowy trwają? A to nie jest moja praca parlamentarna, to jest pani rozmowa poseł. O przyszłej pracy. A dobrze, a to kiedy się dowiemy? Znaczy, pani redaktor, no wydaje mi się, że jest dużo rzeczy w tej chwili do omówienia. Ależ pani wymijająco, pani poseł odpowiada, no dobrze, to pożyjemy, no bo, zobaczymy, czekamy, choć wydaje się... No bo trochę nie rozumiem, wie pani, znaczy nie jest to absolutnie żaden zarzut w stronę pani redaktor, nie chciałabym, żeby to tak brzmiało. Natomiast wydaje mi się, że... No każdy jest ciekawy. Ja też. Pani poseł tak, Czochara też jest ciekawa. A może do PiSu? A może do PiSu? Pani poseł, już może mówię. Do PiSu? Raczej się do PiSu nie wybieram, a nawet na pewno. Natomiast uważam, że trochę chyba w polskiej polityce powinniśmy wyjść z takiej boskiej. Właśnie, pani poseł mówi, że przed chwilą były niezbadane wyroki boskie, a teraz na pewno, drogie panie, no zobaczymy, no to właśnie. Katarzyna Czochara, Prawo i Sprawiedliwość szuka sobie polityków, posłów czy nie? Szanowna pani redaktor, ja przede wszystkim zajmuję się realnie tym, co powinien wykonywać poseł. Jestem bardzo aktywna w swoim regionie, odbywam mnóstwo spotkań zarówno w terenie, jak i też w swoim biurze poselskim. To jest moja główna praca, jeśli chodzi o parlamentarzystkę. No oczywiście w Sejmie praca w komisjach. No dobrze, ale czy samo ugrupowanie liczy dzisiaj swoją większość sejmową potencjalną, czy nie na przyszłą kadencję? Czy może być z tym problem? No oczywiście, że tego typu analizy są prowadzone. Natomiast tak jak już mówiłam wcześniej, ja osobiście zajmuję się tym, w czym czuję się też najlepiej, w czym dobrze się sprawdzam. Czyli praca, jeszcze raz praca, spotkania z mieszkańcami Opolszczyzny. To zobaczymy w takim razie, jak będzie z tą większością sejmową. Do sondaży zaraz przejdziemy. Drogie panie, dzisiaj na prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości może się rozstrzygnąć kwestia, czy prezes Prawa i Sprawiedliwości wraca do rządu. Pani poseł, to teraz jest potrzebne? Prezes Jarosław Kaczyński jest potrzebny teraz w rządzie? I dlaczego? No, to, jak będzie wyglądać kształt rządu, oczywiście zdecyduje prezydium polityczne Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast pan prezes Jarosław Kaczyński, pan premier, jest osobą, która rzeczywiście ma ogromne doświadczenie, ogromną wiedzę na wielu płaszczyznach i na pewno pan prezes będzie takim bardzo ważnym dodatnim. Ale kilka miesięcy przed wyborami to jest zastanawiające. To jest po to, żeby uspokoić trochę frakcję, tak jak powiedział Tomasz Sokiewicz w Zjednoczonej Prawicy? Nie sądzę, żeby to było tylko i wyłącznie uspokajanie. Tak naprawdę oczywiście Zjednoczona Prawica składa się z koalicjantów. Dochodzi do różnego typu różnic zdań. Natomiast łagodnie powiedziane, pani poseł. Natomiast współpracujemy,
i myślę, że też będzie. Hanna Gill-Piątek, pani poseł, prezes Jarosław Kaczyński w rządzie ponownie. Jak pani myśli, dlaczego? No, właśnie zawsze pojawia się wtedy, może ostatnio pojawił się wtedy, kiedy było bardzo źle. Wszyscy wiemy i widzimy, jakie są sondaże Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. No na razie są takie, że Zjednoczona Prawica cały czas jest na podium, na pierwszym miejscu. Ale to, pani redaktor, ponieważ jest to ugrupowanie, które jest po tamtej stronie jedyne właściwie, tak? Znaczy, jeżeli nie liczymy oczywiście Konfederacji, a Konfederacja jest w takim położeniu, że pomimo tego, co się mówi, tak, że o, na pewno będzie po wyborach Sojusz Konfederacji i PiSu, no jednak eksperci nie są absolutnie pewni. Ja też tutaj bardzo uważnie bym podchodziła do takich stwierdzeń, chociaż gdybym zapytała pani posłanki, czy się nie, jakby, czy wyklucza na 100% sojusz z Konfederacją, to pewnie na to pytanie nie potrafiłaby mi odpowiedzieć. To zapytajmy pani poseł. Ale momencik, dobrze, jeszcze skończę swoją odpowiedź. To proszę. W tej chwili PiS jest w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. To znaczy widać już, że nie będzie rządził samodzielnie i z mojego punktu widzenia oczywiście nie jest to powód do zmartwienia, ponieważ te rządy powinny się dawno skończyć. Pan prezes Kaczyński jest brany do rządu wtedy, kiedy trzeba uspokoić sytuację, bo pan premier Mateusz Morawiecki, nie jest to tajemnica, autorytetu wewnętrznego w rządzie nie ma. On tak naprawdę mieszka na wyspie. Okej, okay, i przecinek prawem. Pani poseł w takim razie. Przecinek. Przecinek, tak, przecinek pani poseł. Niemniej pan prezes Kaczyński mieszka w tej chwili w Bajkolandii. To znaczy jego sztab... W Bajkolandii, tak. Jego sztab go pani otoczył. Pani poseł, ad vocem bardzo proszę. Już tłumaczę dlaczego, ale proszę mi dać skończyć. Tylko jedno zdanie. Ponieważ jego sztab go szczelnie otoczył, nie dopuszcza do niego faktycznego obrazu rzeczywistości, karmi go wewnętrznymi badaniami tak zwanymi, więc niestety no, nie jest to dobra wróżba dla Polski. No ja myślę, że nie jeden polityk po stronie też opozycji żyje w Bajkoladzie, ale do tego przyjdziemy za chwilę. Na pani pewno, poseł, na pewno pan będzie prezes, Konfederacja razem z PiS-em, to jest możliwy scenariusz czy nie? Na pewno pan prezes Jarosław Kaczyński nie żyje w żadnej Bajkolandii. Chyba pani Gill-Piątek żyje w takiej Bajkolandii, skoro twierdzi, że w ogóle jest bardzo trudna sytuacja, jeśli chodzi o partię rządzącą. Szanowna pani, sondaże pokazują jasno to, w jakiej jesteśmy sytuacji, a mało tego, sytuacja gospodarcza naszego kraju, najniższe bezrobocie 2,7, rozwój gospodarczy, no to są dane, twarde, mocne dane, które pokazują jasno, że rządy Prawa i Sprawiedliwości, pomimo druga kadencja jest trudną kadencją, bo przecież mieliśmy 2 lata pandemii, teraz jest trudna sytuacja związana z wojną na Ukrainie, naprawdę skutecznie rząd Prawa i Sprawiedliwości pod przewodnictwem pana premiera Mateusza Morawieckiego skutecznie sobie z tymi ciężkimi sytuacjami radzi i to oczywiście, no i to oczywiście to też pytam... dostrzegają mieszkańcy naszego kraju. Pani poseł, ale jest to pytam, co z tą Konfederacją? Też... Proszę? Co z tą Konfederacją? Czy to jest możliwy scenariusz, czy nie? Bo jeśli chodzi o tego typu scenariusze, ja nie jestem osobą, że tak powiem, upoważnioną do wypowiadania się w tych... To nie jest chyba kwestia moich osobistych opinii i zdań. O takich sprawach decyduje zawsze kierownictwo partii. I myślę, że tutaj takie pytania proszę kierować do osób właściwych. Drogie panie, no dobrze, to porozmawiajmy w takim razie o czymś, co wzburza krew, wzbudza emocje, to znaczy Komisja Badająca Wpływy Rosyjskie w Polsce od 2007 roku. Hanna Gill-Piątek, te prezydenckie propozycje, nowelizacja ustawy, to jest dobry pomysł czy nie? Nie, to jest po prostu pudrowanie pomysłu, który powinien być dawno wyrzucony do kosza. Taka komisja weryfikacyjna, jeżeli miałaby rzeczywiście funkcjonować, powinna być tak jak to opozycja i Donald Tusk również proponował, taką komisją, którą powoła Sejm, czyli sejmową komisją śledczą. To z prawdziwego zdarzenia. W tej chwili... Ale dlaczego ta nie będzie z prawdziwego zdarzenia? Ponieważ, pani redaktor, ponieważ poprzednie zapisy poprzedniej ustawy, którą pan prezydent najpierw podpisał, a potem ją zawetował swój podpis, można powiedzieć, po kilku dniach. Czym nie zawetował, miał niestety, takie prawo, jakby konstytucja przewiduje takie możliwości, jeśli chodzi o prezydenta. Oczywiście wszystkie możliwości może przewidywać konstytucja, ale pan prezydent po zbudowaniu rzeczywiście dobrej pozycji, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, i to wszyscy mu chyba
przyznajemy również na opozycji, po prostu zmarnował tę dobrą pozycję. Właściwie już zmarnował, tak? Jednym wydarzeniem, ponieważ no, podpisał się pod czymś, co natychmiast wzbudziło no, silne reakcje nie tylko w Polsce, ale na świecie. Jest to ustawa, która łamie 17 artykułów konstytucji, a teraz w wersji prezydenckiej będzie łamała 14. Więc jest to ustawa, ale która... Ale jakich? Jakie to 14? Bo to mnie ciekawi. Jakie? Pani redaktor, eksperci to rozpisali, obliczyli. Można to znaleźć w mediach, ja tego w tej chwili nie będę wymieniać. Mówię o tym, jak, że ta ustawa jest po prostu... Ale to chociaż jeden, chociaż pani poseł. Ta ustawa narusza prawo do sądu, na przykład. O, to jest na przykład ten artykuł konstytucji, który jest łamany tutaj. I jest to po prostu no, sąd kapturowy, taka, no, taki trybunał inkwizycyjny, który ma wykluczyć opozycję. Okej, ale to są ogólniki, które ja słyszę od polityków opozycji. Rozumiem, że pani w tej chwili tam pokazuje przyszłych członków tej komisji, tak? Pani poseł, bardzo proszę, nie, pokazuję teraz kogoś, kto dopuszcza się ogromnego ludobójstwa na Ukrainie, a ktoś ale komuś pozwolił na taką siłę, na taki imperializm, pani poseł. Ustawa o tej komisji jest to nawet nie było zabawne, pani poseł. Okej, pani poseł Czochara. Pani słyszała, Hanna Gill-Piątek mówi, że 14 artykułów jest łamanych, jeśli chodzi o konstytucję, przez tę ustawę. No tak, ja zdążam się też do tego przyzwyczaić, że opozycja zazwyczaj posługuje się, podpiera konstytucją. No, ale tak jak też pani wcześniej zauważyła, to są tylko zwykłe ogólniki. Natomiast kwestia tych wpływów rosyjskich jest bardzo ważna, fundamentalną sprawą, bo to, co chociażby dzieje się teraz na terenie Ukrainy, jak wyglądała w ogóle polityka państwa polskiego pod przywództwem Donalda Tuska, czyli mówię tutaj o latach 2007-2014, dopuszczenie do, no można powiedzieć, skandalicznych decyzji, które skutkowały w dużej mierze na to, na jakiej pozycji państwo polskie znalazło się, ale też i kwestie dotyczące naszej gospodarki, to przecież... Dobrze, to ja jeden przykład tylko podam pani poseł i żeby pani się odniosła, poproszę. Ta umowa gazowa, rząd po PSL, umowa gazowa do 1937 roku, Waldemar Pawlak. I dzięki Bogu ta Komisja Europejska blokuje tę umowę. To nie powinno być elementem badań komisji? Oczywiście, że tak. Ta umowa dotycząca najdroższego gazu w Europie też powinna być elementem badań, ale tak jak mówiłam, te sprawy są niezmiernie ważne. Lata rządów Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska i chociażby kwestia tego, w jaki sposób też znalazł się w czołówce polityki Unii Europejskiej. Czy to była nagroda za tak zwaną uległość i właśnie politykę proputinowską? To jest bardzo ważny element. Polacy o tym powinni się dowiedzieć. Okej, ale pani poseł, okazję... jest teraz taki argument, że dlaczego teraz, a nie przez te 8 lat, że mieliście 8 lat, dlaczego nie po wyborach? Jak pani odpowiada na tego rodzaju? Powiem, no tak, zawsze można w ten sposób zadawać pytania. Dlaczego teraz? Dlatego, że sytuacja tego wymaga. Dlatego, że tego wymaga. Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie teraz, to kiedy? Oczywiście trzeba przeprowadzić taką szczegółową analizę tej właśnie sytuacji, która miała miejsce na terenie naszego kraju, ale to też, tak jak podkreślam, to też polityka unijna, to też polityka Angeli Merkel, bo chociażby kwestia Nord Stream 2, Nord Stream 1, to dlaczego rząd ówczesny Donalda Tuska w żaden sposób nie próbował blokować tych szkodliwych... Właśnie, szkodliwych. Drogie panie, ja chciałabym, żebyśmy nawiązały przy okazji tej rozmowy do tego pierwszego odcinka serialu dokumentalnego Michała Rachonia i pana profesora Cęckiewicza, Reset. Pani Hanna Gill-Piątek, teraz pytanie do pani. Ten pierwszy odcinek
pokazuje wiele zależności, pokazuje lata też 2005-2007. Ale zastanawia mnie jedna rzecz, jak to jest w ogóle możliwe? Bo pani powiedziała sobie przed chwilą, że to, co pokazujemy, to są członkowie komisji badającej wpływy rosyjskie. Tam na tych zdjęciach przed chwilą był Władimir Putin i jego wojskowi. To jest rosyjska komisja, pani Reda. Pani poseł, ale proszę. I co chcę powiedzieć? Ten film, ten serial, ten pierwszy odcinek pokazuje między innymi takie działania jak zamach, zabójstwo Aleksandra Litwinienki, człowieka, który krytykował działania Władimira Putina. Rocznice, w rok po tym wydarzeniu, pierwsze expose, Donald Tusk mówi, chcemy dialogu z Rosją, chcemy resetu, chcemy z Rosją kontaktować się z taką, jaką ona jest. Angela Merkel, Emmanuel Macron, wszyscy inni, nie, Emmanuel Macron wtedy jeszcze nie, wszyscy inni zapomnieli o chociażby takim wydarzeniu. Wszyscy inni właśnie wtedy, ta Unia Europejska, ci politycy pozwolili na zbudowanie się Rosji. I właśnie ten dialog z Rosją taką, jaką ona jest, czy nie doprowadził dzisiaj do takich sytuacji jak na Ukrainie? Hanna Gill-Piątek. Pani redaktor, no rozmawiamy o materiale, z którego dzień po publikacji wycofały swoje wypowiedzi z powodu manipulacji tymi wypowiedziami, jakby dwie osoby, na których całą tę narrację oparto, tak? I to jest sprawa głośna, więc jest to materiał niewiarygodny. Niemniej warto się jakby do tego odnieść. W tym materiale nie było Jarosława Kaczyńskiego, który ciepło wyrażał się o Rosji, lub też naszego ministra, eksministra spraw zagranicznych, który mówił o tym, że Łukaszenko to ciepły człowiek, tak? Więc możemy się tutaj jakby przerzucać tego typu zarzutami. Natomiast nie dała mi się pani odnieść do poprzedniej wypowiedzi pani posłanki, jeśli chodzi o komisję. Nikt nie kwestionuje konieczności zbadania rosyjskich wpływów w Polsce. Problem w tym, że jakby jeżeli wychodzimy z takiego założenia, że może zrobić to tylko komisja, której zresztą nikt nie chce oprócz Cenckiewicza zasiadać, tak? To już wiemy, że tam w ogóle nawet nie rozgłoszy. Ale czemu nikt? Kto powiedział, że nikt? Pan Cenckiewicz jedynie, tak on powiedział. A skąd pani wie, że nikt nie chce? No, nie zgłoszono nikogo w tej chwili na komisji. Bo jeszcze, bo być może ten czas będzie wydłużony. Pani marszałek, to, tak może to coś takiego zrobić. To ta ustawa działa, czy nie działa? Można wydłużyć ten czas, jeśli chodzi o członków. To jest pilna sprawa, jeżeli... Okej, okay, ale pani poseł, przepraszam bardzo. Pani Dobrze, mówi, już, że nikt już nie chce. Wracam do tego. Pani poseł, nie, pani powiedziała, że nikt nie chce. Politycy opozycji nie chcą, nie zgłosili swoich członków. Politycy opozycji nie zgłosili swoich członków. Ile szpiegów rosyjskich odkryliśmy? Przecież oni są, nawet u szczytu władzy oni są. Tomasz Piątek to wykazał w swoich książkach. To jest dobry materiał faktograficzny. Tutaj wobec pana Tomasza Piątka były wysuwane zarzuty drogą sądową. On wszystkie te procesy powygrywał. Przez również pana premiera Morawieckiego, czy przez pana ministra Dworczyka. Wszystkie te procesy są wygrane, czyli jakby w tych książkach Tomasza Piątka no, znajduje się opis rzeczywistości, który jest wiarygodny. Dlatego też no, warto by zajrzeć tam i zastanowić się, czemu tego typu powiązania władzy z Rosją, czyli ostatnich 8 lat, najwyższych pisowskich notabli z Kremlem. Nie proszę nie używać sformułowania pisowskiego. Przepraszam. Nie godzę się na takie coś. Rozumiem, ale nie powiedziałam niczego, co nie byłoby prawdą. Powiązania pisowskich notabli z Rosją i ludzi, którzy są wokół rządu powinny być oczywiście zbadane przez służby. Dlaczego służby nic nie robiły? To pani poseł odpowie. Dobrze, pani poseł. Bardzo proszę, adwokatem. Przede wszystkim no, chciałabym się odnieść do kwestii, o której pani mówiła na wstępie. I ta sprawa dotycząca rządów Platformy Obywatelskiej i ich wpływów. Przyzwyczaiłam się do tego, że tak naprawdę opozycja za każdym razem, kiedy dochodzi do bardzo ważnych, do wprowadzania bardzo ważnych ustaw, jest z jednej strony za, a nawet przeciw. Z jednej strony opozycja oczywiście chce badać wpływy rosyjskie, ale z drugiej strony nie. Ale nikt nie, właśnie, bo pani Hanna Gill-Piątek powiedziała, że nikt nie chce być w tej komisji, pani poseł. Ale ja nie wiem, skąd pani Gill-Piątek ma taką wiedzę. Ja na wstępie już też mówiłam, że tak naprawdę to chyba pani poseł żyje w Bajkolandii, bo snuje pani tutaj takie teorie i przedstawia pani taką rzeczywistość, która tak naprawdę no...
nie ma nic wspólnego z faktem. No dobrze, ale faktem. Politycy opozycji, znaczy opozycji nie zgłosiły swoich kandydatów do tej komisji. Może warto przekonać kolegów z Sejmu z opozycji, żeby jednak ktoś tam zechciał w tej komisji zasiadać. Wtedy będzie ona bezstronna, bo to też jest taki zarzut, że ta komisja będzie jakaś stronnicza. No ale to jest, myślę, pytanie do przedstawicieli opozycji. Dlaczego nie chcą uczestniczyć, nie chcą badać wpływy rosyjskie? Hanna Gill-Piątek, dobrze. Czy to aby nie jest właśnie swego rodzaju sabotaż i próba doprowadzenia do takiej sytuacji, okay, żeby ta jednak komisja, która ma za zadanie badać wpływy rosyjskie... Dobrze. To zapytam. Hanna Gill-Piątek, pani chciałaby być w tej komisji, czy nie? Znaczy, oczywiście, że żadne ugrupowanie opozycyjne, ani też posłowie niezrzeszeni, ani też żaden rozsądny człowiek, który ma jakąś godność w sercu i miłość dla Polski w takiej komisji, by nie zasiadł, ponieważ jest to tylko i wyłącznie młotek na Donalda Tuska, który ma spowodować po prostu utrącenie i śmierć cywilną. Tak, śmierć cywilną. Niemożliwość wystartowania. Czyli to jest tak naprawdę oręż. Oręż to jest obrona. Ale będzie mógł startować. Pani mówiła, to ja się nie odzywałam. Ale będzie mógł startować. Co innego, zadała pani redaktor pytanie. Czym innym jest, pani redaktor, jakby odsądzanie, znaczy czym innym jest trzymanie kogoś z daleka od informacji, i o tym mówiłam, kiedy mówiłam, że Jarosław Kaczyński jest coraz bardziej odklejony od rzeczywistości. To zresztą widać po wczorajszej wypowiedzi na temat tego, że kobiety, że jego zdaniem w ogóle nie ma problemu, że kobiety w Polsce, to, że kobiety w Polsce umierają w szpitalach, to jest absolutny przypadek, ponieważ tutaj żadne przepisy nie zostały przez PiS zmienione. Do tego tak, za chwilę przejdę. Że w sposób dobrze, to uzasadniające. A co innego? Kończymy ten wątek. Przepraszam pani redaktor, interlokutora, więc prosiłabym panią posłankę, żebyśmy jednak jakby trzymali się faktów. Ja siedząc tutaj, no pani chyba rozumie, że nie jest to telewizja, która sprzyja bardziej stronie opozycyjnej niż bardziej stronie rządowej. Więc sama moja obecność tutaj wskazuje na to, że jednak... Ale pani poseł, ja serdecznie zapraszam panią. To, żeby było jasne, zapraszam panią, pani kolegów z opozycji, wszystkich. Tu każdy ma czas. Ja mówię do mojej rozmówczyni, tak? To znaczy, żebyśmy jakby nie wysuwali wobec siebie zarzutu, że my na przykład, nie wiem, czegoś nie wiemy, więc kompletnie, nie wiem, jesteśmy na innym poziomie, jesteśmy odklejeni wariatami i tak dalej. Bo ale przed chwileczką, pani powiedziała przed chwilą, że Jarosław Kaczyński jest odklejony. Żyje w Bajkolandii. Bo żyje w Bajkolandii. On jest odcięty przez kłuszcza pod informacji. Tak? To są, proszę zajrzeć, to są informacje prasowe, które są potwierdzone z państwa strony. Okej, okay, drogie panie, skończmy ten wątek, bo jeszcze chciałabym poruszyć dwie ważne kwestie. Dzisiaj o 12.30 będzie debata w parlamencie na temat relokacji, takie piękne słowo, nielegalnych migrantów. Ja się zastanawiam, czy Polacy, patrząc na takie obrazki jak we Francji, atak nożownika w tamtym tygodniu, na placu zabaw, bezbronne dzieci, tam byli i dorośli, ale to był atak na bezbronne dzieci. Czy patrząc na takie obrazki, my chcemy nielegalnych migrantów w Polsce? Chcemy ludzi bez dowodów, bez danych osobowych, tych, o których nic nie wiemy. I to jeszcze Niemcy, Francja będą chcieli nam przymusowo, chcą nam przymusowo nakazać ich brać, bo jak nie, to musimy płacić kasę. Ekwiwalent niby to się nazywa, ale to jest po prostu kara, że chcemy być bezpieczni. Szantaż. Właśnie, to jest szantaż czy nie, pani Czochara? Dla mnie to jest tak naprawdę szantaż i to jest skandal. Czy humanitaryzm? No, absolutnie nie ma nic wspólnego z pomocą humanitarną. Gdybyśmy mówili o rzeczywiście sumieniu i pomocy, to w sytuacji, kiedy rzeczywiście na terenie naszego kraju pojawili się uchodźcy z wschodniej granicy, czyli Ukrainy. Tutaj wtedy miała naprawdę Unia Europejska, czołowi politycy, duże pole do działania i wykazanie się rzeczywistości tą pomocą humanitarną. Myśmy przecież tak naprawdę przyjęli największą liczbę osób, które szukały schronienia w bezpiecznym miejscu. Pokazaliśmy, co to znaczy humanitaryzm. Pokazaliśmy. Niestety, Unia Europejska, jeśli chodzi o chociażby pomoc finansową, nie wykazała się zbyt dużą empatią, a dzisiaj po raz kolejny próbuje narzucić poprzez właśnie
zapisy, dokumenty, które mówią albo przyjmujecie, jeśli nie przyjmujecie, to płacicie. To jest w ogóle niezgodne z tym, co... Rozumiem. To postawmy tu na razie przecinek. Hanna Gill-Piątek, będzie pani popierać rząd Zjednoczonej Prawicy w tym twardym stanowisku co do relokacji nielegalnych migrantów? Pani redaktor, po pierwsze Polska przyjęła do siebie 8 milionów, tak się ocenia, uchodźców z Ukrainy. Zostało ich około miliona, jakby miliona więcej niż było już w Polsce, tak? Czyli jakby przez nasz kraj przeszło bardzo dużo osób, którym my udzieliliśmy pomocy. To powinien być argument i mocny rząd, który posiada taki racjonalny argument, powinien użyć go w negocjacjach. Po drugie, przyjęliśmy do Polski w tamtym roku, to są dane za 2020 rok, 130 tysięcy, to są uchodźcy, migranci z krajów muzułmańskich, tak? To są statystyki z państwa stron rządowych. I to są takie kraje jak Uzbekistan, Turcja, Bangladesz, Turkmenistan, ale no, chciałam powiedzieć, że mówimy tutaj o 2000 uchodźców, którzy są nielegalnie, przekraczają granice Europy, która zresztą powinna być szczelna i my powinniśmy również o to dbać. Tutaj no bo to mamy granice, prawda? Natomiast chciałam powiedzieć, że no, skala, że tak powiem, tego importu z imigrantów z krajów muzułmańskich przez PiS jest naprawdę ogromna. No to jest grafika, która robi wrażenie. Więc jeżeli już Państwu pokazałam te dane, to chcę powiedzieć, że ludzie, których przyjmujemy w tym kraju, powinni tu być na naszych zasadach i powinni być przyjmowani tutaj jako gości. Oczywiście powinniśmy jak najbardziej udzielać schronienia tym, którzy są z rejonów zagrożonych konfliktem lub tak jak w Białorusi. Tak, ale na naszych zasadach, to znaczy z dokumentami. Ale pani redaktor, uważam, że my przyjęliśmy już tyle migrantów z Ukrainy, że naprawdę jako Polska powinniśmy być z tych kwot absolutnie zwolnieni. I drogie panie, 144 miliony euro dostaliśmy z Unii Europejskiej za uchodźców z Ukrainy, a dzisiaj słyszymy, co za rząd, że nam nie wynegocjował więcej, pani redaktor. Co za Unia Europejska, no pani, no właśnie, proszę, błagam. Pani, ale... to oni chyba są ślepi. Nie, no to już muszę być jakby, bądźmy sprawiedliwe. Pani poseł, za taką pomoc. No, naprawdę jestem bardzo mocno zaskoczona pani wypowiedzią, bo pani po raz kolejny twierdzi, że rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego jest powiedzmy w tych działaniach nieskuteczny. Jest bardzo skuteczny, bo to rząd właśnie pana premiera Mateusza Morawieckiego chociażby nadaje w ostatnich miesiącach kierunek polityki dotyczącej właśnie wojny na Ukrainie. I naprawdę rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego na tej płaszczyźnie odniósł wiele sukcesów i nie tak dawno czołowi politycy unijni przyznali się do popełnionego błędu. Ursula von der Leyen, chociażby Polski właśnie, tak, że powinniśmy słuchać Polski, a pani tutaj twierdzi, że jest błędnie prowadzona polityka. Natomiast jeśli chodzi teraz o tą kwestię, o której pani mówiła, to przepraszam bardzo, czy pani nie widzi różnicy między osobami, których w żaden sposób nie można sprawdzić, osoby, które nie mają dokumentów tożsamości, są po prostu nieznanego pochodzenia, a osobami, które rzeczywiście przyjeżdżają chociażby do naszego kraju sezonowo do pracy, po zakończonej pracy wracają. Ale panie, chyba to nie jest wielkie wymaganie przedstawić dokument tożsamości, nie, powiedzieć, tak po co się nie przyjeżdża i iść przede wszystkim na przejście graniczne, na granicę. Po to jest chyba, tak? Po to żyjemy w państwie prawa. Ale, drogie panie, do tematu... Ja rozumiem, że to dotyczy jakby tych migrantów, którzy przyjeżdżają nielegalnie, ale po to mamy instytucje jakby europejskie instytucje i krajowe, tak, żebyśmy, po to mamy też Frontex w ogóle, żeby ta granica była szczelna Unii Europejskiej,
to są osoby, które, jak rozumiem, napływają z południa Europy, tak? Bo chyba o nie bardziej chodzi. Drogie natomiast panie, ale, tutaj, ale czasami ja tylko... te dokumenty są, znaczy ludzie uciekają ze swoich krajów czasami z niczym i mieliśmy ten sam problem z Ukraińcami. No tak, ale wtedy zgłaszają się do odpowiednich instytucji i tam załatwiają sobie dokumenty. Sytuacje są różne. Możemy to sprawdzić, od tego jest instytucja deportacji. Ale musimy to sprawdzać, dokładnie od tego jest instytucja deportacji, żebyśmy... Drogie panie, musimy kończyć, bardzo żałuję, ale musimy już kończyć. Wewnętrzna sprawa, wewnętrzna polityka poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej nie może być, nie może dochodzić do takiej sytuacji, gdzie właśnie Unia Europejska narzuca nam swoją politykę Jasne. Otwartych drzwi, stosując szantaż. Albo dziękuję, przyjmujecie, drogie panie. Albo płacicie. Katarzyna Czochara, Prawo i Sprawiedliwość, gość w studio. Dziękuję bardzo, dziękuję. Pani poseł. I pani poseł Hanna Gill-Piątek, posłanka jeszcze niezrzeszona. Dziękuję pani poseł. Dziękuję serdecznie. Ale to się okaże, gdzie i kiedy. Dobrze, drogie panie, dziękuję za spotkanie. Już za chwilę Jarosław Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.